Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z racji tego, że właśnie przerabiam filmik, który teraz oglądacie i nie mogę znaleźć takiego klipu pierwszego, w którym się witam. Nie wiem, czy nie nagrałam, czy gdzieś go zgubiłam w masie moich filmów. Stwierdziłam, że nagram teraz coś takiego na szybko i zaproszę Was do oglądania. Dawno się nie widzieliśmy, ale no mam nadzieję, że i tak Wam się ten vlog spodoba. Zaczęłam wczoraj właśnie ćwiczyć. Po tym, jak nie mogłam spać przez całą noc i naprawdę o wiele lepiej się czułam, o wiele lepiej mi się spało. Zmęczyłam. Tutaj mam kilka rzeczy, które sobie zamówiłam ogólnie. Mam ketla, taśmy, skakankę i takie ciężarki, które się przypina na nogi. I fajna mata. Tutaj macie nazwę marki. Znalazłam ją na Allegro i wszystko zamówiłam stamtąd od razu, więc to wszystko możecie tam znaleźć. Zrobię Wam szybki haul z Zary, co sobie kupiłam. Kupiłam bardzo dużo topów. Część jeszcze do mnie nie przyszła, bo zrobiłam kilka zamówień, tak jak mówiłam wcześniej. Więc to jest pierwszy. Dobra, pokażę Wam pierwszą rzecz, czyli taki topik. Zamówiłam w jeszcze jednym kolorze, ale bardzo mi się podoba, jak on wygląda tak do dresów. Tutaj macie ściągacz, więc możecie sobie dostosować długość. Ja akurat lubię krótkie topy i podoba mi się kolor. Ten kolor do mojej karnacji w ogóle podoba mi się. Top numer dwa, taki sam, inny kolor. Nie wiem, też jakoś mi się podoba. Dajcie znać, co myślicie, który podoba Wam się najbardziej i ja mierzę dalej. I jeszcze jeden top wygląda w ten sposób, z takiego fajnego materiału i te rzeczy sobie zostawiam. Dwie, które zmierzyłam, czyli taki top, no to źle bardzo leżało na mnie i spodnie takie super długie były za duże, więc to zwracam. A te rzeczy, które pokazałam Wam, zostawiam i czekamy na kolejne zamówienie. I przyszłam porozmawiać trochę o włosach, ponieważ za dwa dni już idę do fryzjera, do mojej kochanej abstrakcji i tak się nie mogę doczekać. Ja w abstrakcji przedłużam włosy już od dobrych paru miesięcy. Jestem na maksa zadowolona. Wcześniej miałam metodą kanapkową u innego fryzjera za pierwszym razem, kiedy przedłużałam włosy. Było to na początku ok, ale później, kiedy te włosy zaczęły odrastać, to już robiło się trochę gorzej. Też nie mogłam wiązać tak jak chciałam tych włosów, ponieważ te kanapki wystawały. A teraz mam przedłużane metodą autorską salonu Abstrakcja, czyli to jest na wosk żywiczy. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda taki odrost. I tutaj mam już jakieś 2-3 cm odrostu. I jak widzicie, tych łączeń kompletnie nie widać. Tak to wygląda, macie po prostu po całej głowie takie takie pasemka podoczepiane i ja mogę wykonać każdą możliwą fryzurę i nie będzie w ogóle nic widać, że mam przedłużone te włosy. Także to niesamowicie mnie cieszy, bo mogę spinać wysoko. Ja bardzo lubię wysokie kuzyki, koki, naprawdę wszystko, dosłownie wszystko. Więc ja bardzo Was zachęcam, jeżeli chcecie przedłużyć włosy, to idźcie i nie tylko przedłużyć, bo też farbują, robią wszystko, ale szczególnie przedłużenie, więc jeżeli chcecie przedłużyć włosy, to idźcie tam teraz właśnie po tej kwarantannie. Znowu się otworzyli, także ja z całego serca mogę Wam polecić i zapraszam Was tam po prostu i jestem pewna, że będziecie zadowolone. A teraz załączę Wam krótki klip, który nagrałam z przedłużania moich włosów przed kwarantanną jeszcze, kiedy byłam, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Także teraz. It took a toll on me. My girls, they told me, they told me. They miss the old me. Now they don't know me. Shit, I don't know me. You got a hold on me. You got control of me. Fill up the void in me. Wait on my back. My bones.
Jumping my skin, my body's not my own. Everyone's waiting for me to come home. But you stopped me, you stopped me, you got me. Together we're lonely, but apart I'm lonely. The only one I want to help me is you. I know you lie to me, want you to lie with me. Poison beloved, I'm lost without you. I'm lost without you. Cały czas mam zakładane te same włosy. One są po prostu zdejmowane. Ja mam robiony odrost i od nowa je zakładamy. Takie zakładanie włosów trwa jakoś 2 godziny, coś takiego, 2-3. W zależności też od tego, ile tych włosów zakładacie. Ja mam 120 gram i mam też takie łączone pasemka, że różne kolory tutaj mam, bo jak widzicie, ja nie mam jednego koloru na tej głowie, tylko no jest ich trochę i wszystko jest dobierane pod was, więc jeżeli macie tak jak ja różne kolory na włosach, po prostu takie pasemka, to też wszystko wam pięknie dobiorą, tak że nie będzie kompletnie nic a nic widać. I z tymi włosami oczywiście możemy robić wszystko to co z naszymi naturalnymi, bo to są naturalne włosy. Oczywiście wiadomo, musimy chronić przed ciepłem. I to tyle właściwie z takich najważniejszych informacji. Nie chodzimy też spać z mokrą głową i nie nakładamy odżywkę na skórę głowy, bo to może trochę nam zepsuć właśnie te łączenia. Dlatego ja staram się bardzo, bardzo o to dbać. Dlatego te włosy, które mam, tak długo mi służą i są naprawdę w świetnej kondycji. Więc dbacie tak jak o swoje własne. Tutaj nawet nie ma żadnej filozofii. Nic innego nie musicie robić poza tym, że dbacie o włosy, a i tak byście pewnie to robiły. Jak widzicie, wyglądam trochę lepiej niż na początku tej kwarantanny. A to dlatego, że otworzyli mi już wszystkie salony, więc zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Przede wszystkim pozbyłam się odrostów i mam nowe, świeżutkie blond włosy, aż zdecydowałam się, że je dzisiaj pokręcę, bo ostatnio, kiedy robiłam blond, to później zrobiłam keratynowe prostowanie, więc cały czas miałam po prostu proste, bo nawet jak próbowałam rozkręcić, to mi się zaraz szybko rozprostowało i nic z tego nie wyszło, więc tym razem tego nie robię. Więc mimo, że lubię właśnie, kiedy mam przedłużone te długie włosy i one są proste, to stwierdziłam, że nie będę tego robiła, bo czasem będę miała ochotę nakręcone, a wtedy strasznie się wkurzałam, jak mi się to samo prostowało, ponieważ moje włosy same z siebie są bardzo podatne na różnego rodzaju stylizacje. Ja nigdy nie miałam z tym problemu, zawsze mogłam kręcić, prostować, chyba że wyprostowałam i padał deszcz, to wiadomo, wszystko mi się skręciło z powrotem. Mam jeszcze opuchniętą twarz, ale dlaczego, to się dowiecie już po prostu na Instagramie, nie będę o tym mówiła. Od rana wstałam, miałam zajęcie na uczelni. Podczas wykładów najczęściej ćwiczę, więc to też rano zrobiłam. I wiadomo, śniadanie. Wiadomo, śniadanie, prysznic. Pomalowałam się i zaczęłam robić zdjęcia. Pokażę wam, gdzie robiłam zdjęcia. Tutaj mam lustro i tutaj rozłożyłam sobie prześcieradło. Widziałam, że na TikToku i na Instagramie ludzie tak robią, więc stwierdziłam, że też spróbuję. I bardzo fajnie, muszę wam powiedzieć, że to wyszło. Jak jesteście ciekawi efektów, zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda. Przepraszam, że tak chodzę, ale mam naprawdę, nie wiem, jakiś taki bardzo dobry nastrój dzisiaj. Mam przepiękne, prześliczne, nowe komplety do ćwiczeń. Komplety na siłownię. Pokażę wam dwa, których jeszcze nie nosiłam, bo dwa pozostałe już są w praniu, bo wiecie, ćwiczyłam w nich. I komplety wyglądają tak. Mam różowy i do tego są takie przepiękne, długie leginsy. Ja uwielbiam, kiedy leginsy są z wyższym stanem i rzeczywiście trzymają to, co mają trzymać. I do tego taki trochę inny zestaw, czyli krótsze, czarne spodenki i długa góra. Nie zwracajcie uwagi na bałagan, musiałam wyjąć szafkę, ale pokażę wam, co mam na sobie. I jest to taki fajny, luźny komplecik, też z takiej instagramowej marki, więc też to wam gdzieś podrzucę. Jeżeli jesteście ciekawe, to dajcie mi znać w komentarzach, to wam wstawię. Właśnie wstałam, mamy dziś sobotę i robię sobie herbatę jak codziennie rano. Od jakichś 2-3 tygodni nauczyłam się rano przed śniadaniem pić zieloną herbatę z cytroną i z imbirem i tak zaczynam swój dzień. Tyle ludzi pije kawę, a ja szczerze mówiąc nie lubię smaku kawy, nie lubię kawy po prostu i nie mogę tego pić. Dlatego ja mam moją zieloną herbatę.
dopiero wstałam właściwie, więc zaraz będę robiła moją poranną pielęgnację i pokażę wam, jakich produktów używam, bo moja skóra ostatnio jest w naprawdę bardzo, bardzo dobrym stanie. I pokażę wam jeszcze, jaką mam piękną piżamkę, te Zenith. Pokażę wam kilka produktów, które mi się ostatnio sprawdzają, więc bardzo dobrze sprawdza mi się ta pianka do mycia. To jest marka Lumiem, rozświetlająca pianka do mycia twarzy Kirkas. Zawiera ekstrakt z arktycznej maliny mrożki i arktyczną wodę źródlaną, odpowiednio dla skóry normalnej. I słuchajcie, naprawdę zauważyłam, że ta cera jest taka ładnie rozświetlona. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że czasem niektóre produkty, jak umyję twarz, to nie czuję, żeby ta twarz była rzeczywiście czysta. A tutaj umyję i jest takie... No nie wiem, takie uczucie inne, że rzeczywiście jest czysta. No i zauważyłam, że ta cera jest rozświetlona, więc to zdecydowanie fajnie działa. I bardzo fajnym produktem dla mnie okazał się olejek cannabis z Kielsa. Jest ogromna pojemność. Nie widać, żebym w ogóle cokolwiek używała, bo to po prostu jest jedna pipeta. I wystarczy wam na całą twarz. Jak macie problem z nawilżeniem cery, to... To jest ekstra. Ostatnio właśnie bardzo dużo używam różnego rodzaju olejków do cery i super mi się sprawdzają. Ale u mnie na przykład na dzień w pielęgnacji zdecydowanie wygrywa witamina C. Mam kilka produktów z witaminą C. Teraz akurat stosuję Sephora witamina C plus E i to jest takie serum, więc to nakładam rano po umyciu twarzy. I witamina C pięknie rozjaśnia cerę, jeżeli macie jakieś przebarwienia i tak samo rozświetla. Moja cera na przykład uwielbia witaminę C. Ulubiony krem Kiehl's to jest Ultra Facial Cream. Na pewno bardzo dobrze wam znany krem pod oczy z Sephory. I tutaj dosłownie niewielka ilość i wklepuję. I to znowu ja, tym razem kończąca tego vloga. Wyszło mi bardzo, bardzo dużo materiału, więc stwierdziłam, że w tym momencie podzielę to i kolejna część będzie... w przyszłym tygodniu. Także mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał i czekacie na kolejny. I zostawicie mi jakąś łapkę w górę albo komentarz. Pa, pa!